Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat. Akordy możemy rozróżnić generalnie na dwa podstawowe rodzaje. Akordy durowe, czyli akordy wesołe. Generalnie zasada jest taka, że do smutnych piosenek stosujemy dużo molowych akordów, tonację molową przede wszystkim, a do wesołych piosenek stosujemy dużo durowych akordów. Jesteśmy w tonacji przeważnie durowej, no chyba, że właśnie jesteśmy kwiatem jabłoni. C-dur. To nazwa pochodzi od dźwięku C, pomiędzy którymi możemy sobie napisać na przykład akord, który wybrzmiewa przez cały takt. O takie słodkie różowe. I palec mały numer 4, jego też będziemy używać. Patrzę w niebo, lecz miasto się odbija w nim. Chyba, że chcemy zagrać jakąś super solówkę. I wtedy świadomie robimy bendingi. Nie kończymy go. W momencie, kiedy dochodzimy do nowego akordu, to zaczynamy je od początku. Amol, E7, Amol, 4. Jesteś lekiem na całe zło. I mamy tak, uderzenia w dół, następnie pozbywamy się trzech kolejnych uderzeń, czyli tu mamy góra, dół, góra. Jak po nocnym niebie sunące białe obłoki nad lasem. To jest bardzo ważne, którymi palcami złapiemy ten akord, żeby nie łapać w ten sposób. Na trzeciej strunie palec zostaje, przesunięty jest na czwarty próg i dołożony palec wskazujący.